Jeśli to będzie możliwe, chciałbym przejść do tematu lokalnego aspektu kościoła. A zanim to uda nam się przedstawić, to pierwszym takim ważnym elementem jest biblijny grunt zgromadzania się. Dotychczas skupiałem się w tym analizowaniu, czym jest Kościół, czym jest Kościół Boży, przede wszystkim na jego uniwersalnym, powszechnym aspekcie. I tutaj było stwierdzone, że na całej ziemi istnieje tylko jedno ciało uznane przez Boga, ciało Chrystusa. Jego członki są zależne od siebie, są, jak mówi Pismo Święte, Biblia, członkami jedni drugich, połączonymi w spójną całość przez jednoczącego Bożego Ducha Świętego i związanymi nierozerwalną więzią z Chrystusem, Jezusem Panem, przebywającą w chwale głową Kościoła. Jako całość stanowi ono również oblubienicę Chrystusa, Jezusa Pana, a także Dom Boży jako jego miejsce zamieszkania na ziemi przez Ducha Świętego, przez Świętego Ducha Bożego. Następnie mogliśmy zauważyć, że dary do wykonywania służby pochodzące od wywyższonego Pana Jezusa Chrystusa dane są z myślą o całym Kościele, o całym zgromadzeniu i są dane dla zbudowania ciała Chrystusowego, jak oznajmia Pismo w liście do Efezjan, 4 rozdział, 12 werset. Także jest to już nam wiadome, bo też już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że mamy opisane w Słowie Bożym ogólne cechy charakteryzujące ciało Chrystusowe, czyli Kościół Boży w jego najszerszym wymiarze. No i teraz przyszedł czas, żeby przejść do jego lokalnego aspektu lub innymi słowy do Kościoła Bożego reprezentowanego przez zbór na danym miejscu, czyli do lokalnego świadectwa zboru pańskiego. Jedność Kościoła nie ma być czymś abstrakcyjnym, teoretycznym, wymyślonym i niewidzialnym. Ona ma być wyraźnie zamanifestowana i widzialna dla otoczenia, aby świat uwierzył, jak Pan Jezus modlił się w Ewangelii Jana 17, rozdział 21 werset. Aby Kościół Boży był zauważalny na danym miejscu, oczywiste jest, że musi przybrać jakąś określoną, widzialną formę. A jaką? Odpowiedzią na to pytanie musimy się właśnie tutaj zająć. Czytając Biblię, Pismo Święte, Słowo Boże, zauważymy, że słowo tłumaczone powszechnie jako Kościół występuje w nim w trzech różnych, nieco odmiennych kontekstach. Po pierwsze, jako Kościół nieograniczony, powszechny, obejmujący całe ciało Chrystusa Jezusa Pana, wszystkie jego członki. Jest to Kościół, jakim zajmuje się Słowo Boże i jakim zajmowaliśmy się do tej pory. Po drugie, Kościół może być ograniczony do konkretnej miejscowości, jak w przypadku Kościoła w Jerozolimie. Na przykład mamy to opisane w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 1 werset i 11 rozdział Dziejów Apostolskich, 22 werset. I tutaj jest bardzo ważne, żeby to zauważyć. I wtedy ten lokalny aspekt najczęściej tłumaczymy słowem zbór. W greckim jest to jedno i to samo słowo eklezja. W Biblii Warszawskiej, którą mamy jako popularne tłumaczenie, można zauważyć pewną niekonsekwencję w tłumaczeniu tego słowa. W znaczeniu powszechnym eklezja niemal zawsze oddane jest słowem Kościół, z dwoma przypuszczalnie wyjątkami i te wyjątki są w Dziejach Apostolskich 20 rozdział 28 i w Galacjan 1:13, gdy zaś mowa o kościele lokalnym, zwykle w Brytyjce jest mowa o zborze. Jest to jednak jedno i to samo słowo greckie. Kościół lokalny jest częścią kościoła powszechnego, jego miejscowym świadectwem i wyrazem.
Dlatego możemy użyć również sformułowania zgromadzenie zarówno w tym globalnym znaczeniu, jak i w tym indywidualnym znaczeniu. I wtedy unikamy tej takiej niekonsekwencji, to już czytelnik się orientuje na podstawie kontekstu, o które znaczenie w danym miejscu chodzi. I też widzimy, że ten lokalny aspekt to mamy opisany kościół w Antiochii i w Efezie, bo to jest Dzieje Apostolskie 13 rozdział 1 werset i Dzieje Apostolskie 20 rozdział 17 werset. Takich miejsc jest więcej. Po trzecie, też możemy spotkać się również z liczbą mnogą. Kościoły, zbory, zgromadzenia odnoszące się kolektywnie do wszystkich kościołów w danym państwie, czy nawet szerszej jednostce administracyjnej, na przykład w Judei. 1 Tesaloniczan 2,14 albo Dzieje Apostolskie 9,31 są przykładami takiego użycia. Albo w Galacji, 1 list do Koryntian, 16 rozdział, 1 werset oraz Galacjan, 1 rozdział, werset 2. I w Azji, jak czytamy w 1 liście do Koryntian, rozdział 16, werset 19, albo nawet ogólniej, apostoł Paweł pisze o nękającej go trosce o wszystkie zbory i o zborach bożych. Tak jest przecież zakomunikowane przez apostoła Pawła w drugim liście do Tesaloniczan, 1 rozdział, 4 werset. W ostatnich dwóch przypadkach, czyli ten, gdy mowa jest o zborach w Azji, albo tych, których jest mowa w drugim do Tesaloniczan 1,4, znajdujemy tutaj myśl o lokalnych zgromadzeniach wierzących jako odrębnych jednostkach jednego ciała Chrystusa, postrzeganego jako całość. No i chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co stanowi takie lokalne zgromadzenie Kościoła Bożego i jaka relacja istnieje pomiędzy tymi lokalnymi zborami a całym Kościołem. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że Kościół Boży w danym miejscu to jest właśnie to zagadnienie, którym chcielibyśmy się tutaj ze Słowa Bożego zająć. Uważne rozważenie wstępu pierwszego listu do Koryntian rzuca wiele światła na tę sprawę. Uważne rozważenie wstępu w pierwszym liście do Koryntian rzuca wiele światła na tę sprawę. Apostoł Paweł zaczyna list słowami do Kościoła Bożego w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa, ich i naszego Pana. No tak jest w pierwszym liście do Koryntian, 1 rozdział, 2 werset. Paweł apostoł używa tutaj pojęcia Kościół Boży, które jest prawnym tytułem całego ciała Chrystusa, stosując go jednak w znaczeniu lokalnym do Kościoła Bożego w Koryncie. Następnie przechodzi do opisu tych, których ów tytuł obejmuje, czyli ludzi uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych. Oznacza to, że wszyscy tamtejsi wierzący w Pana Jezusa Chrystusa tworzyli Kościół Boży w Koryncie. I tutaj leży mi na sercu, aby jasno podkreślić ten aspekt, tak jak widzimy go w Piśmie Świętym. Kościół Boży w danym rejonie zawiera każdego zrodzonego na nowo wierzącego, każdego członka ciała Chrystusa. Za dni apostołów wszyscy wierzący kroczyli jedną wspólną drogą, stanowiąc jedno widzialne świadectwo jako zewnętrzny wyraz i reprezentację całego ciała Chrystusa. Tak więc apostoł Paweł mógł śmiało napisać wierzącym w Koryncie: wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Pierwszy list do Koryntian 12, 27. Niestety, w dzisiejszych dniach ruiny, upadku Kościoła, czyli ruiny widzialnego świadectwa jedności Kościoła wobec świata i licznych podziałów, nie znajdujemy wszystkich prawdziwych chrześcijan w danym miejscu, kroczących razem w radosnej jedności, jedną drogą wiary, jak to było na początku. Wierzący rozproszeni są bowiem po wielu ugrupowaniach religijnych, różniących się od siebie doktrynalnie i obyczajowo.
Stąd też żaden ze zborów nie może rościć sobie prawa do bycia Kościołem Bożym w danym miejscu, jako że nazwa ta obejmuje wszystkich prawdziwych wierzących w Chrystusa w tej miejscowości.